szczególnie pragnę powitać przedstawicieli tygodnika Wiedziela razem z panią redaktor naczelną, panią Lidią, także licencji tygodnika Zapowiedź Prześwięta, prosząc o potrzebne łaski dla Ducha Świętego i szczególną opiekę pani Jasu Górskiej. Witam także krucjatę wyzwolenia człowieka i wszystkie te intencje, które przyszliście dzisiaj, pragnę złożyć na ołtarzu naszego Pana. Pierwszą sobotę miesiąca. Stajemy, moi kochani bracia i siostry, po raz kolejny w naszym życiu w tym miejscu, gdzie uczymy się od Maryi nowego życia. I często tutaj, podobnie jak na tej mszy świętej, modlimy się jednocząc kolekcie naszej intencji w ten sposób. Boże, nasz kochany Ojcze, spraw, aby nasza ojczyzna rozwijała się w pokoju. W tym słowie rozwój kryje się cała Ewangelia. Co to znaczy, że ojczyzna ma się rozwijać? Materialiści powiedzieliby, musi więcej dróg, szersze drogi, więcej domów, wyższe domy, więcej jezior, więcej ośrodków wypoczynkowych, rozwój ojczyzny, więcej sklepów, więcej pieniędzy. A my właśnie chcemy się uczyć od Jezusa, z Maryi, co to znaczy rozwój ojczyzny, jaka jest misja Polski, jaka jest misja każdego człowieka. Dlatego potrzebujemy tygodnika Niedziela, który będzie dbał o nasze myślenie, o to, żeby Ewangelia głoszona w Kościele docierała do nas. Potrzebujemy jasnej góry, bo tu właśnie jest ta światłość Chrystusa, dlatego jasna góra. Tutaj wiele rzeczy widzimy jaśniej z Maryją, w Jezusie Chrystusie. Potrzebujemy także krucjaty wyzwolenia człowieka, tych świadków miłości, którzy wierzą w moc miłości i stają się narzędziem przekonującej miłości Jezusa. Abyśmy mogli patrzeć na życie i na świat, naszą codzienność jak Jezus, który dzisiaj razem z nami, a przecież my jesteśmy w tych uczniach reprezentowani, ścieramy się, spotykamy z mentalnością faryzeuszów, którzy może nie ze swojej woli, ale jednak gorszą się. Czemu czynicie to, czego nie wolno czynić w szabat? Jezus musi pokazywać Ewangelii i z radością głosi orędzie o godności człowieka. Czy człowiek nie jest, jak głoszą współczesne ideologie, zwierzęciem, ale człowiek jest Synem Bożym. Owszem, Synem Człowieczym, ale Synem Bożym. Bóg przekazuje człowiekowi życie. Moi kochani, nie ustawajmy. Nie ustawajmy w codziennym wysiłku nawrócenia, abyśmy patrzyli coraz bardziej na życie myślami Bożymi i czynili Boże dzieła. Niech takimi dziełami będzie niedziela, krucjata, jasna góra, ale także i Twoje życie. Święty Paweł mówi dzisiaj tak, rzeczywiście. To jest dla nas ważne, że jesteśmy blisko Boga, chociaż kiedyś byliśmy dla Niego obcy. Byliśmy w jakiś sposób także dla Boga Jego wrogami. W tym sensie, że nasze działanie kłóciło się z Bożą wolą. Ale dzisiaj uwierz mi, bracie i siostro, że jeśli będziesz żył Ewangelią, jeśli będziesz miał nadzieję właściwą dla Ewangelii, a nie dla pożądań cielesnych, będziesz mógł
być dla Boga święty, nieskalany i nienaganny. To będzie dzieło Ducha Świętego w Tobie. Tak jak kiedyś się to dokonywało w naszej dzisiejszej patronce, błogosławionej Matce Teresie z Kalkuty, która nie wahała się, kiedy otrzymała w sercu wezwanie, by iść i kochać więcej. Nie patrz na swój wiek, na to, co już dokonało się w Twoim życiu. Dziś możesz ukochać więcej.